Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Oh yeah. Już żałuję, że kupiłem ten samochód. Ja strasznie lubiłem driftować w tej grze i wziąłem sobie tego dziada. Teraz muszę co, ani nie podriftuję, ani nic. Znaczy, fajnie robiło się te street crossy z samochodami z napędem na 4 koła albo na przód. Okej, inteligencja botów to na pewno nie jest mocny element tej gry, zdecydowanie. Jeśli podoba wam się ten film, albo jeśli wam się nawet nie podoba, zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję. Okazuje się, że odkąd polecam, żebyście zostawili łapę w górę i subskrypcję, to łapki w górę zwiększyły się o 80%. I subskrypcję także, także jestem zaskoczony, jak bardzo polecanie tego, przypomnienie ludziom o tym chociażby, daje dużo faktycznie. Przez niektórych jest to postrzegane jako żebranie o łapki, ale prawda jest taka, że niestety, ale to działa. I takie przypominanie naprawdę się youtuberom opłaca, po prostu. Nie ma w tym żadnej niespodzianki. Dobra, ja się tutaj z nimi trochę pościgam, może uda mi się zarobić na inne furzysko. Ale wiecie co, kupię chyba w następnym stage'u lepszą furę z napędem na tył, jakąś konkretną, nie? Dobra, teraz będzie fajna opcja, to co zawsze lubiłem robić w Undergroundzie, czyli tak, najpierw jedziemy sobie za ziomeczkiem, tutaj działa drafting i działa w sposób chyba najlepszy we wszystkich grach wyścigowych, jakie grałem. Naprawdę, ten drafting jest taki tutaj delikatny, troszeczkę doganiamy naszego przeciwnika. Mam nadzieję, że go jeszcze kurde dogonię. Nie mam nitra, nie mam nic, dawaj Peżi! Teraz cię dowalę. Tak, drafting działa tutaj bardzo dobrze i patrzcie na to. Woop! Do widzenia, boy! Drafting działa tutaj bardzo dobrze, to tam sobie już testowałem w wyścigu. Po prostu delikatnie samochód ci przyspiesza za inną furą. Nie tak jak na przykład w Decru 1 miałeś, że jechałeś za kimś nawet 100 metrów dalej i samochód przyspieszał ci, wiesz, do 400 km na godzinę, gdzie jego prędkość to 370 na przykład. Było zajebiste w tamtej grze. Pamiętam to. Nie wiem jak jest w Decru 2, czy to też tak działa tam ten drafting. Jak myślicie? W każdym razie, no, tak to wyglądało, a tutaj delikatnie, ładnie, nie w porządku. Jedyne co jest najgorsze w tym NFS-ie z dzisiejszego punktu widzenia, to jest ten tuning, który kiedyś był jakby, no, rozpoznawalnym elementem tej serii, tak? Ale z perspektywy dzisiejszych trendów tuningowych wygląda to co najmniej źle. No kurde, nie ma jak stuningować furki. Niektóre bodykity są spoko, nie? Tylko niektóre. Naprawdę ciężko stuningować tutaj samochód, żeby nie wyglądał jak wiocha. Mój obecny jest stuningowany najbardziej wioskowo, jak mogłem go zrobić. Później się odblokują ładniejsze części. Prawdę mówiąc, jakbym go został już w standardzie, wyglądałby lepiej. No kurde. O! Co on zrobił? To on ma tego samego Peżiego co ja. Tylko że lepiej stunigowany, bo nie ma żadnych części dodatkowych. O Boże. Ło! Pojechał prosto. Oh yeah! Te outruny są naprawdę fajne. Znaczy, to był jedyny multiplayer w tym Need for Speedzie, nie? Więc to było fajne. Mogłeś spotkać jakiegoś tunera na drodze i go wyścigać, tak? Jakoś go ograć. Tyle, to był jedyny multiplayer tutaj, nie? Tam chyba była jakaś opcja ścigania się w multiku. Ja tego nigdy nie testowałem, bo w czasie kiedy miałem dostęp do tego Need for Speeda, nie miałem internetu. Serio. Nie no, jakieś tam miałem, ale nie grało się na online. Nie wiem, czy jakiegoś pirata miałem, czy coś. Nie pamiętam, żebym grał na multiku. Jeśli ktoś z was ogląda ten materiał i grał na multiku z normalnymi graczami, nie polanie, tylko tak normalnie kiedyś, to niech da znać. Chyba jest tu jakiś multiplayer nawet, nie? Nie mam pojęcia.
dawaj tego kolor. Jakie on ma światła. Z tyłu. Z przodu ma chyba nowy. Wygląda jak jakaś osa, albo nie wiem, mucha. Jezus, strasznie. Okej. Kurde, trzecie okrążenie. No właśnie, tutaj już zaczyna wiać tą monotonią, nie? Że musimy robić tych wyścigów i robić, i robić, i robić. A to jest jeszcze, wiecie, początkowy stage. I... Jezu, okrążenia. O Boże, w końcu to ukończyliśmy. Później będą szybsze furki. Wiadomo, że te wyścigi będzie się robić trochę szybciej, ale też tych wyścigów będzie trochę więcej, no nie? Jeszcze mam tutaj jakiś sprint, street cross do zrobienia, $700 tylko w banku. Ja bym chciał jednak inną furę mieć. Kurde, napęd naprzód mi strasznie nie leży w tej grze. Drifty są dziwne z napędem naprzód. Naprawdę. Tutaj mamy sprincik, $250. O ja, pojawiają się pierwsze wloty powietrza. Zobaczcie tego golfa. Na dachu. Ten lamer. Ja nie wiem po co są te wloty powietrza w ogóle. No jest wlot powietrza na dachu. Kurde, rzeźnia. Jak to wyglądało, takie odstające. Nawet jak byłem mały, to ich nie instalowałem. Takie odstające czasami były takie jak, nie wiem, jak to określić nawet. Jak peryskopy jakieś wyglądały, takie z łodzi podwodnej. Strasznie, naprawdę. Wiecie co? Ja sobie chyba odpalę tę grę, nie wiem czy mi save zadziała, ale odpalę tę grę w wersji US albo EU, czyli Europa albo Stany Zjednoczone i zobaczę jakie są inne pojazdy. Tutaj mam tego Peugeota, na pewno on nie jest w wersji jednej albo drugiej. Wydaje mi się, że mam teraz odpaloną wersję jednak na USA. Sprawdzimy sobie jak wygląda wersja europejska, bo one się między sobą różnią tylko tym, że mają inne samochody, nie? Inne samochody są i tyle. I tym się różnią. Jakby nic poza tym chyba, nie? Nie wiem, czy coś tam, jakaś większa różnica jest. Chyba nie ma. No, tak żebyśmy sobie zobaczyli inny zestaw samochodów, chyba tylko dwa inne będą. Te początkowe. A poza tym wszystko jest to samo, czyli części tuningowe. Cała gra powinna wyglądać tak samo, ale odpalimy sobie za moment i zobaczymy jak to wygląda. Teraz sobie dojadę tylko ten wyścig szybko. Zapiszemy grę i sprawdzę jeszcze czy mam w ogóle tryb trudny ustawiony tutaj. Właśnie nie mam pojęcia czy jest trudny czy łatwy. Wydaje mi się, że jest średni teraz ustawiony, bo naprawdę łatwo z nimi wygrać póki co. Chociaż jeden wyścig, no drift jeden przegrałem i jeden wyścig outrun przegrałem, także... Niby średnio, a jednak czasami trudno, nie? A i zobaczcie, trudność kariery trudny mam jednak ustawiony, nie? Nie podoba mi się to tłumaczenie, tu nie ma chyba polskich znaków nawet. Ale w każdym razie jest trudny ustawiony. Także jest w porządku i czekajcie, czy jak ja wezmę sobie teraz tutaj poza karierą ten szybki wyścig, to będę miał tutaj też inne furki do wyboru? Jest Peugeot. Jest ten 106 i Vauxhall Corsa. Wydaje mi się, że te dwa samochody są inne w tej drugiej wersji. Odpalmy sobie ją. Oh yeah, pamiętacie ten wstęp? Masakra. Każdy aż sikał na 1000 km jak to widział. Wyścigi, pyk, pyk. Jazda dowolna po całym mieście. Wow! Dobra, ale już jesteśmy sobie w grze. Odpalam ponownie. Mam nadzieję, że moje wszystkie rzeczy się wczytają. Dobra, wybieram fury. Tak, i teraz są inne. Teraz mamy Toyotę, Nissan i Miata jest. Nie ma tam tych dwóch dodatkowych chyba. Nie? Ja jeszcze zobaczę w karierze w garażu co jest. To jest wersja na Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie. Chodźmy do trybu zwiedzania. Save działa i tu, więc nie ma problemu. Niestety jak mam tego save'a to mi wczytuje i kariery nie chce wczytać. No trudno, nie udało mi wam się pokazać tych furek dodatkowych. Ale wydaje mi się, że ja mam jakieś teraz dodatkowe, bo... Chociaż wydaje...
nie wiem, musiałbym to jakoś tam, musiałbym nowe konto może utworzyć na tej amerykańskiej wersji. Piszcie w komentarzach, jakbyście to rozwiązali. Bo mi się nie chce odpalić na tym save'ie wersja US. Stanów Zjednoczonych, kurde. Nie to nie, Boże. Patrzcie, pchają mnie tam. Nie no, teraz ja mam zrobioną mapę silnika. Nie mają szans ze mną. Kurde, golf mnie wyprzedza. Ty, mało brakowało. Ty no, Ino, zdupiaj! Dawaj, draftujemy go. Dawaj, Peżi! Ciśnij go tam! Dawaj, Peżi, porobisz ich! Cyk, udało się! Zniszczyliśmy golfiarzy. Super! Wziąłem sobie sponsora, który chce, żebym driftował, mając samochód z napędem na przód. Brawo, kuźwa. Interes życia. Po ile to jest? Corolla? Jo. I co? Co? Tu auta są za darmo? No way. Jak to? Tu się tylko części kupowało? Tu auta za darmo są? Ja tak szukam ceny, gdzie jest cena i nic nie zapłaciłem za to. Co by tu jeszcze mam dostać? Jo, faktycznie. A, to tak się to grało. Nie no, to ja biorę Nissana, kurde. Sprzedaj ten samochód. Jo. Wziąłem za darmo samochód z tego i jeszcze mogę go sprzedać? Okej, okay, sprzedałem, ale nie mam kasy, nic nie mam. Jedziemy na tuń, no i teraz to ta. Zastanawiam się, gdzie to był ten dodatkowy warsztat z częściami tuningowymi. Czekaj, tu nie, tu nie. Czy ja muszę go dopiero odkryć? Nie, na pewno muszę go odkryć, ale to będzie w tym mieście, czy gdzieś indziej? Jak to było tutaj? Gdzie on był na tej mapce? Czekaj, czekaj, ja muszę spojrzeć. Mam tu jakąś mapę świata w ogóle? Tutaj chyba. Okay, mapa. O, jest, dobra. Poczekaj. A, wiem, już znalazłem, dobra. Musiałem zajrzeć trochę do głowy, bo wiecie, jak tutaj było w Need for Speedzie. Tutaj było tak, że jak znalazłeś nowy sklep, to w nim miałeś jakieś dodatkowe nowe części. No i właśnie, ja teraz chcę znaleźć sobie nowy sklepik z częściami tuningowymi i zrobimy z tego Nissana taką torpedę, że szok. Słuchajcie, napęd na tył, dyferencjał z tyłu, tam klekocze i on już chce pokazać ten samochód, co on potrafi. Ja już biegnę do Mirosława po spawarkę i spawamy ten dyferencjał, idziemy robić dla sponsora drifty. Tutaj mamy trochę kasy. 50 dolców, patrz, tu akurat przy warsztacie mamy pokaz driftowy. Proszę bardzo, wszystkie części odblokowane są również dostępne tu. Okej, okay, spoko, patrz. Trzy koła mamy na tuning. I tak, ulepszamy jakiś tam system do lotu, odlotu, wszystko mamy tutaj. Instalujemy, cyk, ale będziemy mieli teraz powera. I tak, obrony zablokowane. Zawieszenie do driftu bierę. Pyk, pakiet uliczny. kurde, nie stać mnie na to. Dobra. Bierzemy... Zróżnicowanie! Czy tu chodzi o dyferencjał? Dawaj tą spawarę, instalujemy tutaj. No i właśnie nie podoba mi się to spolszczenie. Gówniano to jest zrobione, no. Ech, dobra, poinstalowaliśmy. Słuchajcie, fura powinna teraz wgniatać fotel. Fotel mam ze Sparko poinstalowany tutaj. Zobacz, otwierane mam przednie lampy. No i to jest jazda teraz. Posłuchajcie, jak to brzmi. Dobra, wbijamy. Kurde, nie ma lipy teraz. Let's go. Teraz zobaczycie, jak te drifty będą wyglądać. Pokażę wam cały wyścig driftowy. Wyścig driftowy.
Tak, gra się trochę przycina, nie wiem czemu. Już 5 koła mam. To jest trudny poziom, więc oni też tam mogą nieźle nabijać. Na tym poziomie, jak mamy samochód stunigowany, to raczej lepiej się rozpędzić i walnąć drift, niż się bujać od lewej do prawej co chwilę. Nie, bo wtedy to się zarabia po 1000, a im wyższa prędkość, większy kąt, nawet nadręczny możesz tu wejść i będzie dobrze. Coś takiego sobie tutaj tak. Proszę bardzo, 9 koła, nie mają szans. Trochę przedobrzyłem. Wiecie co, trochę inaczej zapamiętałem te drifty. Znaczy póki co, no mamy słabe samochody, nie? Ale jak się je ulepszy, to będzie lepiej. Ja tu próbowałem coś jeździć na kierownicy, ale ona coś dziwnie była wykrywana. Jakoś tak nie chciało to dobrze działać. Ciekawe, jakby się w to na kierownicy grało. Jesus. Trzeba będzie spróbować. Tylko muszę sobie, tak jak wam mówiłem, odłączyć ręczne i tą skrzynię, bo ta gra wykrywa skrzynię biegów i ręczny jako gaz. Ja nie wiem, czy tu można to w ogóle ustawić. Powinno się przynajmniej, nie wiem. Dobra. Co my tu mamy? URL, zdaje się. Tak, URL. Jak, od czego to jest skrót? Nie wiem, nawet nie chcę czytać z tego spolszczenia, bo tam URL to by było przetłumaczone jako ultra realistyczny lakier. Nie wiem. Myśliłem coś na szybko. Pyk! Mamy Street Cross, proszę bardzo. Tutaj liczy się największa przyczepność. Ktoś się już rozwalił o ścianę. Nie wiem, czy ich dogonię, bo powiem wam, to jest poziom trudny. Mamy 4 okrążenia, co prawda. Tylko że ta traska jest bardzo krótka. To i na milimetr później, jak już masz ulepszony samochód, to na milimetry robisz te zakręty. Ale kurde, cisnął tam. Ja mam furkę dosyć dobrze już porobioną na tym etapie. Jest już tak, no prawie że wymaksowana, ale... O, może będę musiał powtarzać wyścig. No, trzecie okrążenie, nie dadzą się dogonić. Dobra, ja wam pokażę, jak się gra. Kurde, to nie ma się co śmiać. Te boty to jest gotowy żart, naprawdę. Ja tu nie muszę się wysilać przy nagrywaniu tego, bo oni już robią wszystko za mnie, naprawdę. Żeby wam poprawić humor. Serio. Ops. Ja się tu zagubił w akcji. O, przykro mi, to nie Euro Truck Simulator, tu trzeba jeździć szybko. Chociaż my w ETS-ie też jeździmy... No, różnie to tam bywa. Nie, ja w ETS-ie jeżdżę realistycznie. Preferuję realistyczną, prawdziwą jazdę, a nie jakieś tam... dziwne rzeczy, jak to tam nieraz widzę, że Jupiterzy robią. Ja jeżdżę realistycznie, koniec, kropka. Zresztą znacie mnie z tego, prawda? Proszę bardzo, kolejny wyścig ukończony. Yeah! $300 zdobyliśmy, moi drodzy, na Street Crossie najnowszym samochodem. Teraz to my możemy jeździć. Nissankiem to idzie jak burza. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się, na razie. Hejka!